Wakacje dla Rodaka to wspaniała inicjatywa pani Anny Wilk-Jardis. Panią Joasię poznałam rok temu, latem, gdy rozpoczęła akcję Książka dla Rodaka. I wtedy właściwie u niej w domu ona zapytała mnie, a co jeszcze mogłabym zrobić dla tych Polaków? I ja mówię, no może jakieś takie wakacje, może coś by się udało. No Joasia jest pełna energii, radości, chęci pomagania, to jest naprawdę wspaniały człowiek. Nie mając jeszcze żadnego doświadczenia, rozpoczęła zbiórkę pieniędzy, zbiórkę ludzi chętnych, którzy pomogli, żeby dzieci mogły tu przyjechać. Dla większości z nich jest to pierwszy pobyt w Polsce i większość z nich nigdy by do Polski nie przyjechała, bo to są za duże koszta. Ja jestem Wiktor Brodowski, mam 22 lat, przyjechał z Kazachstanu, z Karagandy. Moi dziadkowie i babci byli wysłani z Żytomierza, z Ukrainy, to ранее была Польска, так, и с 36-го года мешкаем в Казахстане. Польцы мне подоба, что тут бардзо есть пенькни костёлов, так, что то в Казахстане не мамы дужей костёлов, так, что только в моем месте, в Караганде, есть 4 костёла, и то бардзо дуже костёлов, в других местах то 1 альбо 2. А тут в каждом месте есть костёлы и такие старые, пенькные. Польска есть моим историчной ойчизной, тут мешкали мои предкови, и когда тут приезжаем, так, то тогда чуюся, что это есть моя отчизна, так? Мам на имя Вика, мам 18 лет, скончила 11 классу, ходзу на польские танцы, учусь языка польского, бардзо мне все тут подоба. Я хочу тут мешкать, и моя родина тоже хочет тут мешкать. Называю себя Елена Мак, мам 17 лет, мешкам в Казахстане, в Караганде. Караганда то есть место горников, ну, и приехала тут на фестиваль, и тут спędzать свой вольный час. Этот побыт для меня то значит, что... Ну, дуже для меня значит, бо тут я могу розмовляти по-польську. Для меня это важно, бо в Казахстане так не могу с кем-то так порозмовляти целый час. Бардзо так добре нас приели тутай. Бо як ведзо, уже єстечми поляками стонд поза Польскою, єстечми полоню. Вони бардзо нас так приймую, як своїх. Wakacje dla rodaka. To naprawdę trzeba się cofnąć trochę wstecz, bo zaczęło się od książek, od zbiórki polskiej książki dla naszych rodaków z Kazachstanu. Dokładnie 16 maja 2016 roku się zaczęła zbiórka w Olsztynie. W mojej rodzinie ten temat jest bliski. To nie jest temat omijany, że czy tam nie ma haseł typu co, jak wrócą to z moich podatków, to będą utrzymywani. No zawsze jak pada hasło Kazachstan, to jakby jest chwila zatrzymania się podczas rozmów. Każdy artykuł o Kazachstanie jest u nas przeczytany. Mój tata mi bardzo często podkłada tego typu nawet gazety, coś sam przeczyta, zwraca uwagę, że to przeczyta. I tak było od dawna, w liceum jeszcze, jak byłam. Także cały czas dla mnie ten temat był jasny, jasna sprawa. Oni mają tu wrócić. I czemu tego nasze rządy im w tym nie pomagają? Ale to wiadomo, człowiek młody słyszy. Później 2010 rok, zbieranie podpisów, tam zapoczątkował to marszałek Płażyński. Później po jego śmierci syn kontynuował te zbieranie podpisów, żeby ruszyło się już coś, cokolwiek z tą ustawą repatriacyjną.
podpisałam się sama, zbierałam, żeby było tego więcej wśród innych osób. Ale też, no to co ja, no to tylko raptem podpisz, czyli no nic. Zwłaszcza, że później się też nie udało, mimo że ta podpisów było dużo pod tą petycją. W 2012 roku była w Olsztynie zbiórka polskiej książki dla Polaków na Litwie. Przeczytałam w gazecie, postanowiłam, że coś tam zbiorę. Udało mi się zebrać 2000 tylko wśród moich kolegów z pracy. Z Olsztyna pojechało ponad 5000, także sobie pomyślałam, że no całkiem niezły procent nam się udało zebrać. I gdzieś też tak miałam w głowie, że książkę łatwo przekazać, podarować swoją czy kupić nową. A później, pamiętam, miałam malutkie dziecko, zasnęło mi po karmieniu i chwilę miałam tak dla siebie, a oczywiście stos gazet gdzieś mi się w międzyczasie nazbierał i artykuł o Polakach z Jasnej Polany. On mi bardzo utkwił w głowie, w sercu, bo tam był apel tych Polaków o nauczyciela języka polskiego. Wiem, że teraz już mają, ale to było w 2014 czy 2013 roku, jak ja czytałam ten artykuł, także wtedy jeszcze nie mieli. Prosili na przykład też, jeśli nie o nauczyciela, to o warsztaty teatralne czy językowe w trakcie chociaż wakacji. Zapraszali jakiegoś nauczyciela chociaż na parę chwil. No i dla mnie to było też niewykonalne, nie jestem nauczycielką z wykształcenia, nie pojadę na warsztaty mając dziecko malutkie. I po prostu w tym momencie przypomniało mi się, przecież może książkę mogę. No ale wiadomo, nie teraz, jak odchowam malucha. I po powrocie do pracy z macierzyńskiego urlopu, gdzieś tam już mówiłam kolegom z pracy, że będę taką zbiórkę robić. I tak koleżanka do mnie, pamiętam, w trakcie badań lekarskich, siedzimy w przychodni, czekamy na swoją kolej, ona, to kiedy ty zaczniesz te książki zbierać, bo ja już mam cały karton. A ja mówię, no w sumie, już mogę. Ogłosiłam zbiórkę. Przyznaję szczerze, no planowałam zebranie być może 7000 sztuk książek, wysyłkę. I być może powtórzenie tego typu zbiórki za parę lat, jak z kolei znowu by się zapotrzebowanie zebrało. No ale dzięki Polakom tutaj, naszym rodakom z Polski, no, nie udało się, chociaż to może złe słowo, no nie dało się zakończyć tylko na książkach, bo zebraliśmy 12 ton, tak szacunkowo oczywiście, z dobrych książek, nie liczę już tutaj makulatury. No 12 ton było z kolei za dużo do Kazachstanu, no to wysłaliśmy jeszcze do Polaków na Litwie mieszkających. W obwodzie kaliningradzkim, szykujemy cały czas jeszcze na Białoruś wysyłkę. Pojechały książki z kibicami do Rumunii. I tak akcja rodziła akcję, tak? Bo pomysł się narodził też w trakcie, bo jedna grupa dzieci z przedszkolaków z Tarnowskich Gór przygotowała własnoręczne po prostu książki dla tamtych dzieciaków z Kazachstanu. No to pomyślałam, czemu nie kartki na Boże Narodzenie. No i tak samo, znowu z całej Polski szkoły, placówki, przedszkola robiły kartki. Wyszło znowu ich ponad 2000. No i pojechały nie tylko do Kazachstanu. Kolejna akcja też, która narodziła się przy kartce, to lekcja dla rodaka. Bo dzieci najmłodsze, robiąc kartki, pytały, a dla kogo one są? A dlaczego ci Polacy tam są? A co, oni nie mogą wrócić? Przecież kupią sobie bilet i tu przyjadą. Także nauczyciele zaczęli tłumaczyć dzieciakom naszą tą ciężką, trudną historię Polaków, dlaczego są w Kazachstanie, jak to się stało, że się tam znaleźli. I przez to odbywa się nadal ta lekcja dla rodaka, czyli taka lekcja historii poświęconej tylko Polakom z Kazachstanu, która ma też na celu przygotowanie naszego najmłodszego społeczeństwa na powrót, bo teraz no już te powroty powoli będą następować, mam przynajmniej taką nadzieję. Książki, kartki, lekcja, którą będzie druga edycja, będziemy się starali jeszcze szerzej iść, do większej ilości szkół dotrzeć. No oczywiście wakacje, tak? Coś takiego mocno już bezpośredniego. No padały kiedyś słowa, żeby wakacje. No z początku się tylko uśmiechałam, mówię, ja? Osoba prywatna, wakacje, taki projekt, tyle ludzi, tyle pieniędzy, no przecież to jest niewykonalne. Ale później
tak jak ja o sobie mówię, taki się zrobiłam koordynator, bo wiem, że Polakom w Kazachstanie pomoc jest potrzebna. Czy polska książka, czy właśnie coś więcej typu przyjazd. Nie mówiąc już o pomocy w powrocie, potomków, no, czyli po prostu w sprowadzeniu ich tutaj, bo ciężko mówić o powrocie tych, którzy się tam urodzili, ale tej prawdziwej repatriacji. I w tym momencie no, naprawdę uważałam, że coś jest niewykonalnego przy prowadzeniu projektu, jakim są wakacje. Ale później przy wsparciu ludzi, przy takiej motywacji, wiele osób się dziwiło, że ja działam nie mając fundacji, że te wszystkie projekty, które, o których przed chwilą opowiadałam, że ja to tak robię prywatnie. Więc załóż fundację. Mówię, ja, fundację, przecież to biurokracja, utknę w papierach. To ta prawdziwa, że taka pomoc, którą ja teraz robię z serca, że tak powiem, zamieni mi się na formalności. Tak się bałam trochę. Ale później, no, musisz mieć takie postanowienie noworoczne. To znowu kibice z Sosnowca. Za tydzień dzwonię, masz papierem. No, sobie myślę, łatwo powiedzieć, statut też ktoś mi musiałby napisać. No, ale siadłam, napisałam statut. No, złożyłam, poszłam, trudno. Wnioski wypełniłam, zdało się. Jaka nazwa? No jaka? Fundacja dla Rodaka. Wszystkie akcje dla Rodaka, to nazwa już jest. I w tym momencie, to był luty, złożenie do KRS dokumentów i już też już w tym momencie projekt wakacji gdzieś już się wyklarował, szukanie miejsca. No znalazłam tu piękny dom, znaczy znalazłam, ja znałam Elę, która w tym domu zarządza, tylko po prostu szukałam jeszcze bliżej Olsztyna miejsca. Tam, przyznam szczerze, nie wierzę w przypadki, więc tak miało być, że tam w to miejsce się nie udało nic tam zdziałać. Zadzwoniłam do Eli. Ela mówi, dzieciaku, ty mi z nieba spadasz. Ja marzyłam, żeby rodaków przyjąć z Kazachstanu, tylko że ja nie wiem, jak do nich dotrzeć. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest to dom rekolekcyjny Zacheusz, dom Ruchu Światło-Życie. Gdy już zobaczyłam, jaka nasza historia Polski była trudna, zalane łzami osoby, miłość niespełniona, chciałabym naprawić chociaż trochę tego, co ktoś kiedyś zepsuł. I gdy Asia mi zaproponowała, że tutaj mogą przyjechać dzieci i młodzież z tamtych miejsc, to dla mnie było największa radość, jaką ostatnio przeżyłam. Uznałam, że to jest największy dar, jaki ostatnio miałam, oprócz tego daru, jakim jest Zacheusz, którym posługuję. Tu posługuję jako diakonia Ruchu Światło-Życie. Dar ogromny, aczkolwiek okazało się, że to także jest zadanie. Nie tylko dar. Ja mieszkam w tym domu, zajmuję się tym domem. Jestem nazywana przez uczestników rekolekcji ciocią. I to już samo sprawia, że dom jest ciepły, emocjonalnie ciepły, że możemy wypłakać się, prawda, i gdy nam jest trudno, ale także się zwierzyć. Zdawało nam się, że to jest najpiękniejsze miejsce, bo ciche, na uboczu, bo przecież wyjechać możemy sobie zawsze do Warszawy, do Olsztyna, autokarem, ale być tylko dla siebie tutaj, żeby nie wtrącali się sąsiedzi lub ulica nawet ulica. Jest to hektar ziemi, gdzie jesteśmy tylko sami. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum
Pierwszy taki punkt, który otworzył nas na tą współpracę, to była wizyta Asi, która rzeczywiście przyjechała tutaj do naszego ośrodka rekolekcyjnego. Popatrzyła, tak rozejrzała się i mówi, nie, to musi być tutaj, to musi być tutaj. Ja tak naprawdę pewnie nie miałabym w tym zbyt dużego udziału, gdyby nie to, że tutaj jestem w takiej diakonii stałej, czyli służę tutaj w tym naszym ośrodku, pomagam razem z kapłanami, prowadzę rekolekcje oazowe. I tuż właśnie przed tymi wakacjami też zakończyły się nasze rekolekcje oazowe i mieliśmy kolejną misję przywitać naszych rodaków właśnie z Kazachstanu, też zorganizować im czas, żeby troszeczkę też poczuli tej takiej polskości, tego klimatu, tego wszystkiego, co my tutaj robimy. Też chcieliśmy im pokazać, w jaki sposób my jako oazowicze spędzamy swój wolny czas, żeby troszeczkę też złamać te stereotypy, że na rekolekcjach tylko się modlimy, cały czas siedzimy w kaplicy. Tylko spędzamy czas bardzo energicznie, a przy okazji też ze względu na to, że tutaj ci nasi rodacy mieli dosyć dużo atrakcji, też my też z tego skorzystaliśmy, czyli wyjeżdżamy z nimi na różne wycieczki, też spędzamy z nimi wspólnie czas tam, gdzie jesteśmy, żeby po prostu też nasza młodzież oazowa i młodzież tutaj z Kazachstanu, rodaków naszych, żeby się jak najbardziej zintegrowali w tym czasie. No więc moim zadaniem jest przede wszystkim przygotowywać ten taki czas wolny, jakieś animacje różne z muzyką, zabawy, pląsy, śpiewy. Również też zapraszamy tych naszych rodaków na modlitwę, na nasze takie adoracje oazowe i wtedy to jest taki czas takiego wyciszenia, już wieczorkiem mamy taki czas, żeby sobie właśnie odpocząć, też podziękować Panu Bogu. Oczywiście każdy uczestniczy w tym, kto chce. I pierwsze dni tak naprawdę tylko ta nasza młodzież oazowa. Ale później jak zobaczyli, że my tak radośnie śpiewamy, że się głośno modlimy, że jest to takie bardzo dla nich takie zjawisko nowe i ciekawe, zaczęli do nas się dołączać do tej modlitwy. I właściwie teraz już można powiedzieć, że każdego dnia już wspólnie się modlimy. Też śpiewy na zmianę, oni po rosyjsku, my po polsku, oni się uczą od nas, my uczymy się od nich, więc jest to taka bardzo ciekawa, fajna wspólna modlitwa. Marysia Ejsymont i przyjechałam z Moronga i idę do 5 klasy. Jestem tu trzeci raz, trzy lata już tu przyjeżdżam. Jestem tu 11 raz, a na te wakacje z Bogiem, z osobami z Kazachstanu jestem pierwszy raz. Codziennie gdzieś wyjeżdżamy i tylko kilka dni było takich, że zostajemy. Jeździliśmy do Olsztyna, na przykład do muzeów. Często się bawiłam z osobami z Kazachstanu, ale bardzo mi się podobało, jak z nimi rozmawiałam, ponieważ mają taki miękki język, taki nie taki twardy jak nasz, że życzy. Bardzo fajnie tak porozmawiać po innym języku trochę.
i grać takie, trochę tak w kalambury, no bo jak niektórzy nie umieją prawie w ogóle, to trzeba trochę pokazywać. Dzisiaj właśnie, dzisiaj i wczoraj nauczyłam się powitania, że mówi się najpierw cześć, potem jak się czujesz, potem jak ktoś się pyta jak się czujesz, to mówi się dobrze i potem do widzenia. I właśnie tego się nauczyłam, a teraz rozmawiam i zapisuję sobie słowa. I jeszcze pani Żanna napisała mi alfabet po rosyjsku. I jak pytam się z Kazachstanu o słowa, to tłumaczę je na rosyjskie litery sama. Pierwsza osoba, z której ja mówiła po polsku w tym mieście, to była maleńka dziewczynka. Ona ma tylko 10 lat i nazywa się Mariszka. I ja rozmawiała z niej po polsku i tak to ładnie było dla mnie, a Mariszka przyniosła zeszyt i jak poprosiła, to mnie, proszę pani napisać mnie literki po rosyjsku i ja będę uczyć języka rosyjskiego przez pani. Ja napisała dla niej literki po rosyjsku, a ona попросила, прошу пані написати, як буде моє ім'я по-російськи. Я написала їй, як то її ім'я по-російськи, як вона називається. Потім, як я називаюся по-російськи теж. І це було дуже, ну, інтересно, дуже теж ладні емоції з польськими дітьми. Вони теж інтересуються. І Марішка теж мовила мені польські, нові польські слова для мене, а я мовила для неї нові російські слова. То дуже ладно, я так мислю. Dobry jest to pomysł, żeby tu przyjeżdżali i wrócili do Polski, ponieważ mogą nauczyć się swojego języka, a chyba każdy chce znać swoje korzenie. W 1936 roku było rozporządzenie Stalina i Polacy jako pierwszy naród byli zesłani do Kazachstanu, do stepów kazachskich. Około 80 tysięcy było przesiedlano. W regionach północnych Kazachstanu, tam właśnie i nadal powstali takie wioski polskie jak Czkałowo, Jasna Polana, Zielony Gaj, Wiśniówka i tak dalej, gdzie w prawie 80% Polaków i nadal mieszka. Obchodziliśmy 80-lecie deportacji w zeszłym roku. Dzięki Związku Sybiraków świadki tych deportacji byli uhonorowane i dostali krzyży Sybiraków. Potem jeszcze podczas wojny II światowej było też sporo Polaków przesiedlano, ale niektórzy z nich wrócili dzięki armii Andersa i już po śmierci Stalina obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mieli taką możliwość wrócić do kraju. Według danych statystycznych w Karagandzie znajduje się 5 tysięcy Polaków. Potem już taka wieś Czkało, tam mieszka 3 tysiące Polaków. Jasna Polana, w prawie 2 tysiące Polaków. No i tak. Karaganda, dlaczego Karaganda? Bo Karaganda też podczas wojny II światowej było potrzebne węgiel i Polaków już było ściągano z tych terenów rolniczych do pracy na tych kopalniach. Ta młodzież, z którą przyjechaliśmy, to jest czwarte pokolenie. Oczywiście poprzez to, że są Biblii w języku polskim, czy modlitwnik w domu jest w języku polskim i słyszą, że babcia się modli po polsku, ale nie rozmawiają na co dzień po polsku. I stąd są pytania, tak? A dlaczego? A jak?
bo w większości rodzin to było ukrywano, nie zwracano uwagi, no bo było takie bardzo mocne przeżycie, tak, ta deportacja i dlatego nie chcieli o tym opowiadać swoim dzieciom ani wnukom i ukrywali nawet to, bo wiadomo było, że to być Polakiem nie było łatwo w Związku Radzieckim. Pięknie i dostojnie, z uśmiechem i przyjaźnią. Kochani, pierwsza figura, idziemy przez środek. Para za parą, odważnie i pięknie, narodowo. Kolejna figura to para w lewo, para w prawo, para w lewo i para w prawo. I będziemy wchodzić w tunel! Zapraszamy do tunelu! Łączymy się w czwórki! Czwórka za czwórką, dostojnie i pięknie. I kochani, czwórka w lewo, czwórka w prawo, czwórka w lewo, czwórka w prawo. I łączymy się w ósemki.